Poruszę temat, który omawiałem w innym materiale. Niestety budzi on wiele sporów wśród braci i sióstr. Niepotrzebnie, ponieważ najważniejszą rzeczą, jaką powinien zrobić wierzący, to być gotowym na dzień odkupienia. Zakładam, że spotkaliście się z tezą, która mówi, że ucisk rozpocznie się w 2022 roku. A co za tym idzie? Także na ten rok, zgodnie z tą tezą, przypada powrót naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ponieważ wiele osób wierzy, że przyjdzie tuż przed uciskiem. Znacie moje zdanie na ten temat. Wielokrotnie mówiłem, wykazując to na podstawie Pisma, że Kościół Boży przejdzie przez ucisk. Problem polega na tym, że słowo ucisk jest źle zrozumiane, często mylone z gniewem Bożym, a to dwie różne kwestie. Ucisk dotyczy przede wszystkim ludu Bożego. Zwróćcie uwagę na werset z Ewangelii Mateusza. Znajdujemy tam fragment, który mówi: A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Jest to tłumaczenie z uspółcześnionej Biblii Gdańskiej. A zatem mamy tu odniesienie do dni ucisku. I co nam mówi ten werset? Mianowicie, że nadejdą takie dni, w których nacisk na wierzących będzie tak ogromny, że bez Bożej interwencji zbawienie nie będzie możliwe. I jak czytamy dalej? A ze względu na wybranych te dni będą skrócone. Przypomnijcie sobie 2 lata pandemii. Zakazy, nakazy. W kogo najbardziej uderzył ten czas? Oczywiście w wierzących. Cała reszta okazała swoje posłuszeństwo. Bez zastanowienia godzili się na wszystko. Bracia i siostry, mamy ucisk, a zaraz po nim wielki ucisk. Jeśli w czasie pandemii było ciężko, to pomyślcie, co przyniesie przyszłość. Pan powiedział, że przed jego powrotem będzie głód, wojny, zarazy, trzęsienia ziemi i wiele innych wydarzeń. Czy myślicie, że pewni ludzie tak po prostu odpuszczą? Moim zdaniem to, co było, wróci ze zdwojoną siłą i uderzy przede wszystkim w nas. Posłuchajcie, jeśli jest w was wiara w powrót Pana przed uciskiem, to jest to wasza decyzja. Tak jak wspomniałem wcześniej, najważniejsze jest to, aby być gotowym. Ja jestem. Każdego dnia oczekuję powrotu naszego Pana. Żyję tak, jakby ten dzień miał być jutro. Wiedzcie jednak, że gdy przyjdą trudne dni, a wy doświadczycie ucisku, nie myślcie, że Pan was opuścił. Bóg nigdy nie przestaje nas kochać. To my poprzez grzech odrzucamy Jego miłość. Jest wielu wierzących, którzy doświadczyli wielu prób, odrzucili wszystkie pokusy. Życie w świecie dla Ewangelii, tym samym dając dowód swej wiary i nie ma już potrzeby poddawania ich kolejnym próbom. I im Pan złożył obietnicę, a znajdziemy ją w objawieniu Jana. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam Cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Bracia i siostry, słowo zachować znaczy chronić. Porównajmy ten werset z wersetem z Ewangelii Jana. Jest to modlitwa Pana Jezusa. Ja dałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. Czy teraz nie staje się dla nas oczywiste, co znaczy słowo zachować? Przeczytajcie rozdziały z Objawienia Jana i z Ewangelii Jana. Porównajcie ze sobą i rozważcie w waszych sercach. Przejdźmy teraz do tezy o ucisku, który ma się rozpocząć w 2022 roku. Na jakiej podstawie pada takie twierdzenie? Żeby to zrozumieć, zacznijmy od psalmu 90. Liczbą naszych dni jest lat 70, a jeśli sił starczy, lat 80. W ten oto sposób określono, ile trwa pokolenie, czyli 80 lat. Teraz udajmy się do fragmentu z Ewangelii Mateusza. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Wiemy, że te słowa odnoszą się do Izraela. A tak przy okazji wypełniło się jedno z proroctw Jeremiasza. Posłuchajcie. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, że już nie będą mówić. Jak żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi Egiptu? Ale jak żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej
i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich znowu do ich ziemi, którą dałem ich ojcom. A zatem, licząc od 14 maja 1948 roku do roku 2021, mamy dokładnie 73 lata. 73 lata plus 7 lat ucisku daje nam 80 lat. To koniec pokolenia. Jak zapewne zauważyliście, że coś tu nie pasuje, bo mamy rok 2022, co daje nam 74 lata. Co by oznaczało, że jesteśmy w ucisku. Natomiast zwolennicy tej tezy przenieśli swoje obliczenia o rok, ale przyznają, że jeśli powrót Pana nie nastąpi w tym roku, to ta teza okaże się błędna. Nie można bez końca przesuwać i na nowo wyznaczać czasu. Uważam, że jest to nauka rodem z Hollywood, zaczerpnięta z filmu pod tytułem Left Behind o tajemniczym znikaniu ludzi. Jest to niebiblijne i jest to niebezpieczne. Po pierwsze, nigdzie w piśmie nie ma takiego opisu. Natomiast istnieje opis mówiący o powrocie Pana wśród znaków takich jak dźwięk Bożej trąby, spadające gwiazdy, księżyc zamieni się w krew, a słońce się zaćmi. Takie przyjście jest niemożliwe do podrobienia przez szatana. Nie ma takiej mocy. I po to istnieje tak dokładny opis, aby nikt nie zdołał nas oszukać, mówiąc, że ów dzień już nastał. Po drugie, utwierdzanie wierzących w przekonaniu, że znikną przed uciskiem, sprawia, że w momencie przyjścia ucisku nie będą gotowi, a nawet uznają, że Bóg ich opuścił, przez to doświadczają zła. Bracia i siostry, cokolwiek wydarzy się na świecie, miejcie ufność i wiarę w Boży plan. Ja wierzę i ufam Panu, kocha nas i pewnego dnia wyrwie nas ze świata do miejsca, które dla nas przygotował. To jest czas, w którym powinniśmy modlić się więcej niż zwykle. Miejcie bliską relację z naszym Ojcem. Niech ma was w opiece i umacnia każdego dnia. Na koniec tylko dodam. Nie pytajcie mnie o to, czy możecie udostępniać moje materiały w mediach społecznościowych. Jeśli chcecie, udostępniajcie, kopiujcie, uznawajcie za własne. Wszystko ku chwale naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.